odległości. Sporo czystości rozpoczyna się od dziewiątej mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. W dniu święta niepodległości Sejm otwiera się dla zwiedzających. Budynek parlamentu będzie można zwiedzać między 9 a 16. Dziś, jak w każde inne święto, duże sieci handlowe, super i hipermarkety powinny być zamknięte. Święta obowiązuje bowiem zakaz zatrudniania pracowników w handlu. Święta mogą być otwarte bary, restauracje i kawiarnie oraz kwiaciarnie, a także stacje benzynowe. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Jabłońska. W dzisiejszym Euroserwisie głos oddamy Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Mimo życia na emigracji nadal jest w nich silne poczucie patriotyzmu. Marzenna Szejba, działaczka polonijna i kombatantka, powstaniec warszawski, polonijny autorytet. W swoich działaniach inspiruje młodsze pokolenie Polaków, którego emigracja związana jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ja mam kontakt z grupą młodych ludzi, ich organizacja nazywa się Polar. Ponieważ ja byłam prezesem Koła Armii Krajowej i tak wydawało mi się, że się już kończymy, starzejemy, że należy jakoś przekazać nasze tradycje i utrzymać po prostu historię i pamięć o AK. I właśnie jestem z nimi skontaktowana, także prowadziłam najpierw na cmentarz, to składaliśmy kwiatki 31 lipca przed 1 sierpnia na grobach AK-owców. Więc bardzo mi w tym pomagali. Potem powiedziałam, że jest tutaj tyle grobów zaniedbanych, bo to są po prostu samotni ludzie, którzy nie mają rodziny, są pochowani tutaj, ale nie bardzo komu jest dbać o to. Zajęli się tym, a teraz jest duża, olbrzymia organizacja. Teraz współpracują z ambasadą i chodzą, sprzątają groby, palą znicze, co jest naprawdę imponujące. Z okazji Święta Niepodległości ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie zorganizowała akcję My Polska. Pokaż swoją Polskę. Niezależnie od tego, w którym zakątku świata jesteś. Przy pomniku Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu czy w Krakowie. Sfotografuj się z wymalowanymi barwami narodowymi na policzku w biało-czerwonym stroju z flagą w ręku. Lista miejsc i symboli jest otwarta i zależy od Twojej inicjatywy. Zdjęcie opublikuj w mediach społecznościowych z hashtag My Polska. Czytamy na stronie ambasady. Do godnego i radosnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z polskimi dyplomatami. O to, jak i w czym przejawia się patriotyzm na emigracji, zapytaliśmy też Annę Jańczuk, działaczkę społeczną, założycielkę organizacji Poles in Need UK. Anna zajmuje się niesieniem wsparcia polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Patriotyzm się przejawia w tym, że utrzymuje korzenie poprzez kontakty z Polakami, z polskimi organizacjami, nie wiem, odwiedzam polskie ośrodki, współpracuję z konsulatem. W tym roku współorganizowałam taką imprezę, nazywa się Majówka, było to finansowane przez policję, przez Urząd Miasta w zachodnim Londynie z okazji Konstytucji 3 maja. I tam wspólnie robiliśmy, ponieważ ja również śpiewam, to były polskie piosenki i była galeria przygotowana przez inną osobę. Także jak najbardziej kultywujemy nasze polskie wartości i historię. Chodzi o to, że jesteśmy tutaj w obcym kraju. To jednak nie jest mój kraj, to jest każdym jestem gościem nadal w jakiś sposób. I chodzi o to, żeby nie zapomnieć o swoich korzeniach. I przepięknie robi to, tak się mówi, w cudzysłowie, stara emigracja. Osoby, które bardzo, bardzo dbają o tą kulturę, o polski język, nawet osoby, drugie pokolenie Polaków, które się tu urodziło. Dzięki temu to trwa i mamy to jakby, można powiedzieć, we krwi. Jednak jestem Polką i chcę o to dbać. Anna Jańczuk została w tym roku nagrodzona tytułem Polka roku 2016. Konkurs organizowany jest przez Zjednoczone Królestwo Polek w Wielkiej Brytanii. A patriotyzmowi na emigracji poświęcona będzie dzisiejsza audycja Panorama Europejska o godzinie 23.10. To był uroczystości państwowe z udziałem prezydenta, trzy duże marsze i bieg niepodległości. To w Warszawie, a w Krakowie konkurencyjne obchody Święta Niepodległości organizuje PiS. Nie żyje Leonard Cohen, kanadyjski poeta i piosenkarz, miał 82 lata. Barack Obama po raz pierwszy przyjął w Białym Domu
prezydenta elekta Donalda Trumpa. Ustępujący prezydent zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc Trumpowi w odniesieniu sukcesu. Więcej informacji o 9:00. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ale może ja troszkę szczegółów i podprowadzę wypowiedzi naszych zawodników, trenerów, bo dziś rzeczywiście bardzo ważne spotkanie. O 21:45 w Bukareszcie miejscowego czasu, czyli 20:45 czasu polskiego. Piłkarska reprezentacja Rumunii podejmie Polskę w walce o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. To będzie mecz dwóch drużyn prezentujących podobny poziom, podkreśla Jakub Błaszczykowski i dodaje, że nasza ekipa musi być skoncentrowana od pierwszej do ostatniej. Bardzo ciężki przeciwnik, bardzo zdecydowany taktycznie. Ja sobie też chyba przypominam porażkę naszą 1-0 w Warszawie, mecz, który miałem okazję rozegrać. Także czeka nas bardzo ciężki mecz, to z drugiej strony wydaje się, że my jako reprezentacja też jesteśmy inną reprezentacją. Reprezentacją bardziej świadomą, reprezentacją bardziej przekonaną o swoich umiejętnościach i to doświadczenie jest też dużo większe. Dlatego mamy swoje argumenty. Tak jak powiedziałem, to nie jest też tak, że dzisiaj tu będziemy siedzieć, będziemy się zarzucać argumentami i to wszystko na boisku będzie tak funkcjonowało, jak łatwo się tutaj rozmawia. Zdaję sobie sprawę, że właśnie, żeby taki dobre spotkanie rozegrać, naprawdę musi zadziałać wiele współczynników, o których tutaj trener mówił, i czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Ważne, że wygraliśmy, to jest dla nas dodatkowa motywacja. I będziemy na pewno walczyć o korzystny rezultat i będziemy walczyć o zwycięstwo. Też, że będziemy po meczu dobrze wygrać. Trener Adam Nawalka jest spokojny, że nikt przyznaje jednak, że przygotowanie zespołu do tak ważnego meczu to trudne. Wiele silników uwala to, że mecz rozgrywany jest w polach bliźniku do tego, czyli nie można tutaj wskazać jednego, czy to będzie właśnie waleczność, czy też świetna realizacja założeń. Taktycznie ważna jest chłodna głowa i myślę, że w każdym elemencie trzeba wspiąć się na wyżyny, jeżeli chce się wygrać takie spotkanie. My tak musimy do tego meczu podchodzić, ponieważ jak wszyscy jesteśmy tutaj przekonani, to jest bardzo trudny zespół, który gra zarówno pod względem szkolenia technicznego bardzo dobrą piłkę, jak i również elementy taktyki są na wysokim poziomie. Optymalne przygotowanie i oczywiście później wykonanie tego na boisku, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Dysponujemy zawodnikami również bardzo sprawnymi, którzy potrafią odpowiednio reagować i na boisku, na wydarzenia podczas meczu i również bardzo na to wszyscy liczymy. Jednym słowem, trzeba zagrać bardzo dobry mecz, aby myśleć o tym, co jest. O sukcesie w reprezentacji myśli też Grzegorz Krychowiak, tym bardziej, że w rozgrywkach klubowych w tym sezonie się nie wiedzie. Paris Saint-Germain jest zawodnikiem rezerwowym. Pomocnik naszej kadry zwraca uwagę na to, że Rumunii, choć w tabeli grupy są za Polakami, to nie zamierzają tam jak w skórę. Nie uważam, że jesteśmy faworytami. Mimo to, że trzymaliśmy się z nich, żeby zdobyć 3 punkty, zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo wymagający rywal. Trudno tutaj się gra, jest świetna atmosfera na stadionie. No nieważne to, co prasa, to jest faworytem na papierze. Najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy zacznie się mecz, to będzie pokazać swoją wyższość i walczyć o to, żeby zdobyć siłą. Ten mecz już dziś o 20:45, a jak zaplanowano ten dzień dla biało-czerwonych, oto Andrzej Janisz pytał rzecznika prasowego Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakuba Skaczewskiego. Pracuje ten plan w dniu meczu, jest zawsze jest taki tam śniadanie, po śniadaniu rozruch na siłowni, przed obiadem oprawa, na której zawodnicy poznają wyjściową jedenastkę, a po obiedzie już czas wolny, przeznaczony na koncentrację, każdy ten czas spędza tak, jak najlepiej mu jest się przygotować do spotkania i na godzinę 45 minut przed meczem wyjazd na stadion. Macie kucharza, wiecie, co będziecie jedli na śniadanie albo na obiad? Oczywiście, że tak. Wiadomo, że obiad to jest też klasyczny w dniu meczu, lekkostrawny posiłki. Tutaj mamy na myśli głównie gotowany drób, jest rosół. Też jest jeszcze przekąska przed wyjazdem na stadion, makaron, spaghetti, naleśniki, tego typu rzeczy. A są gdzie maszynicy, którzy nie chcą jeść tego, co wszyscy i mają własne indywidualne upodobania? Nie, już na tyle długo Tomasz Leśniak, nasz kucharz, pracuje z tą drużyną, że on dokładnie wie, kto co chce zjeść w dniu meczu, więc nawet nie trzeba mu specjalnie mówić, on dokładnie specjalnie z tym przygotowuje. Też nawet takie posiłki, które zawodnicy są indywidualne.
ostatni rytuał przed niższym wyjściem na boisko. Cała drużyna skupia się na środku szatni. Jedna osoba daje rękę. Róże, co trener wyznacza, aby drużyna wyznacza praktycznie na każdym meczu, to inna osoba. Wszyscy kładą jedną rękę na drugą. Krótka przemowa motywacyjna. Jeden odczyt, kto wygra mecz. Polska. I wszyscy wychodzą na boisko. Były kapitan biało-czerwonych Roman Kozewski przekonuje, że podopiecznych Adama Nawałki stać na pokonanie gospodarzy. Podkreśla jednak, że Rumunii tworzą klasowe mecze. Ogólnie no, to są zawodnicy zawsze bardzo rozbici, bardzo dobrze techniczni. Można powiedzieć, że ciągle zmieniają miejsce. To będzie zawsze ciężkie mecze. Na pewno będą prowokacje, na pewno będą różnego rodzaju akcje zaczepne. No będzie ciężko, ale myślę, że jesteśmy w stanie wygrać 1-0, może 2-1, ale obstawiam zwycięstwo naszej reprezentacji, na pewno będzie porażka, chociaż szykuje się pełen stadion, niesamowita atmosfera, łatwo na pewno nie będzie, ale no, trzymam za chłopaka kciuki, bo mamy zespół, który potrafi już maksymalnie się skoncentrować i naprawdę zagrać na wysokim poziomie właśnie w takich meczach, gdzie jest świetna atmosfera. W historii rywalizacji piłkarzy z Polski i Rumunii Polacy triumfowali 5-krotnie, 16 razy był remis, a 14 meczach zwyciężyli Rumunii. W tabeli grupy A prowadzi Czarna Góra, którą zbierała 7 punktów. Polska jest druga, z takim samym dorobkiem punktowym Rumunii zajmują trzecią pozycję i mają 5 punktów. Ponad 80 biegów, a dla uczynienia 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się dziś we wszystkich województwach. Największą frekwencję będą miały zawody w Warszawie o 11.11 u zbiegu Alei Jana Pawła i Ulicy Saski. Na starcie ma stanąć 15 tysięcy osób. Dyrektor Biura Rekreacji i Sportu Miasta Stołecznego Warszawy Janusz Samel podkreśla, że to znakomita okazja, by rozruszać i edukować Warszawę. Ja jestem bardzo dumny z tego, że po pierwsze Warszawa staje się miastem sportu, ale tego sportu masowego. Po drugie, to jest tak, że triada biegowa stała się na stałe z krajem zeszłym sportowym miasta i opowiada o tym więcej niż tylko wysiłku fizycznym, bo opowiada o Konstytucji 3 maja, o biegu Powstania Warszawskiego, który jest przepięknie oprawiony przez harcerzy, przez ludzi przybranych za żołnierzy z epoki. No i na końcu trafiamy na bieg 11 listopada, czyli bieg niepodległości, czyli świętowanie nas sportowo bardzo ważnej daty w naszej historii. To jest edukacja i przypomnienie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla tych starszych. Dlatego zachęcamy tych zupełnie wszyscy wyjść gdzieś na ulicę i zaczęli kibicować, tym bardziej, że trasa biegnie właściwie po prostej. Czyli widać bardzo długo stawkę zawodników, co daje możliwość długiego kibicowania, bo zarówno po starcie, jak i na nawrocie widzimy zawodników, bo oni się mijają mniej więcej w połowie trasy. Mariusz Mierzyński, który dwukrotnie wygrywał warszawskie bieg niepodległości, tym razem nie stanie na starcie, ale ma kilka rad dla uczestników zawodów. Tak, jest bardzo dobra, bardzo szybka. Dlatego dzieliłem ten bieg, ponieważ mogę tylko bić życiówkę. Zwyczajnie, większa szansa na użycie przeżyciowego. Polecam jednak ubrać cienką czapkę, cienkie rękawiczki, być może coś na wyższy rękaw, ale cienkiego też. Możemy się przegrać, możemy ubrać się bardzo szybko. W tym wysiłku, jeżeli już odleje się do tego ciała, wtedy trudno biec efektywnie. Ja biegam w takiej temperaturze, zakładam rękę cienką, zakładam czapeczkę, coś na dłuższe rękawa cienkiego, maruję ciało takim cienem, a cienka warstwa nogi, biegam sobie z podęta. I co najważniejsze, pozostaje cały czas w ruchu. Zresztą, jeżeli jesteśmy już w dużym tłumie, to też nie zmarniemy. Tyle Mariusz Jedyński, początek warszawskiego biegu niepodległości o 11.11. A kończy dziś w sporcie kolor motorowe. Puchar Świata w Apeldoornie, w Holandii. Ekstraklasa kobiet. Ciekawy mecz koszyków z Wisła Kraków. Energia Toruń o 18.00. No a o 14.45 siatkówka mężczyzn. Lotostrep Gdańsk, Kuprum Lubin. Najważniejsze sportowe wydarzenia, o nich Rafał Bała. Bardzo dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Małgorzata Kaczmarczyk. Dziś Polacy obchodzą Święto Niepodległości. To szczególny dzień dla weteranów. Stanisław Przekopiński, premier Okręgu Warszawa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mówi, że zawsze uroczyście czci 11 listopada. Nie tylko uroczyste, ale jestem na cmentarzu wojskowym. Ja odnoszę się myślami do szkółki XIX wieku, wtedy, kiedy wielcy patrioci na wjeździe w Paryżu podjęli decyzję wyjątkowo słuszną,
mającą na celu powołanie, zorganizowanie struktur, które będą walczyły i wywalczą wolną Polskę. Cel, program był ten jeden tylko i wyłącznie, walczyć o wolną Polskę. I wywalczyć. 70-letnia była więźniarka obozu koncentracyjnego w Radomskiej Krystyna Zająca. Zawsze obchodziła święto niepodległości 11 listopada, nawet w czasie PRL, gdy obchodzi się dzień, bo wyszła za komuny. Chodziłam zawsze do kościoła, do katedry i tam się modliłam. Kiedy zostaliśmy same z koleżanką, dwie bezpartyjne, to sobie śpiewaliśmy po cichutku, prawie mruczando, wyszli na zmiennicze. Do przed wojną byliśmy wychowane w duchu patriotycznym i religijnym. Później zmieniły się czasy, także chodziłam już oficjalnie na uroczystości w domu, zawsze chorągiewkę zwieszam. Święto Niepodległości to także ważny dzień dla Patryka Markuszewskiego, organizatora akcji Nie zapomnij o nas, po krańcach warszawskich. Odkąd byłem małym chłopcem, zawsze lubiłem spędzać go na placu Piłsudskiego, słuchać wystrzałów salwy honorowej, armat. Było rzeczywiście takie poczucie dumy, bo to jest dzień, w którym możemy czuć się dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Mój dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim, niestety nigdy nie miałem możliwości go poznać. I poprzez działalność wolontariacką związaną z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego mogę zbliżyć się do niego, żeby poznać jego historię. Jest też moja misja, moje poczucie, że Nie mówię wcale o Polsce niepodległości. Nie tylko, nie przede wszystkim, bo tak było zdradzie.
mówi, że data 11 listopada jest symboliczna. Czyli jest domyślne, taka wydumana trochę, może brak i pokrycia fakta. Otóż nie jest tak. Należy tylko głębiej sięgnąć. Tego dnia wydarzyły się trzy rzeczy na to. Przecinają nam się trzy proste, to mamy powód. 18-29 lat. Wyzwolona została Warszawa. W tej kategorii wiekowej w od 12 dni była wolna już Małopolska. Przypomnę, 30 października o 21 mniej więcej rozesłano telegram z Gdańska do Kraku w Płaszu, którego peron został zaswobodzony od austriackich policjantów. Wyzwala się reszta Galicji, potem Lublin, Radom i wreszcie przychodzi pora na Warszawę. Przyjazd Piłsudskiego i jego zejście na peron w Warszawie Wiedeńskiej spowodował nieprawdopodobny entuzjazm. Około 12.10 zaczęto rozbrajać Austriaków. Około 11 była już rozbrajać Niemcy, przepraszam, to jest okupacja niemiecka. I około 12 następnego dnia akcja się wchodzi w kończy. Tego dnia również Piłsudski zawiera układ z Radą Żołnierską, tą reprezentacją polityczną 60 tysięcy Niemców stacjonujących w tej reszcie Królestwa Polskiego, która nam pod okupacją została, i zawiera układ. My zostawiacie broń, my was zostawiamy w spokoju. I Niemcy opuszczają w ciągu tygodnia praktycznie nasze ziemie pokoju. To jest ogromny sukces. To jest często większy sukces niż Kolenda. I wreszcie trzecie wydarzenie. Centralizowanie władzy. Czyli pojawia się jednoosobowy rząd. Rada Regencyjna dopuszcza go w zasadzie do regencji, ale oddaje mu prawo mianowania premiera. Jednocześnie oddaje mu się do dyspozycji rząd w Lublinie, który przyjeżdża do Warszawy i telefonicznie Krakowa zawiera. Wiadamia, że Warszawa jest stolicą Polski, a naczelnica Piłsudski jest naczelnym centra. I w ten sposób osiągamy, że jedni naszych to jak w antycznej Grecji. Na dokładkę tego dnia na zachodzie w Kompień marszałek Bosz przyjmuje pełną kapitulację Niemiec. Przypomnę na pierwszą wojnę światową. Tak. Ona się właściwie to jest początkowo rozległ, ale rozległ się utrzymał i de facto wojna się skończyła. Dodam tylko, że był to Dzień Świętego Marcina, patrona Francji, 11 listopada o godzinie 11.00. Już w Piłsudskim tak było tam w tym okresie. Dziki chaos sądy, zdanie, myśli, dziki chaos ugrupowań, niemożliwy wręcz do ułożenia z dziki chaos. Tak to widziałem wtedy. Jest możliwy na takich miejscach Europy po pierwszej wojnie światowej. Konstruktury to chyba tak nie było. Udało się zbudować Forta z rocznika 2016. Paradoksalnie, no właśnie teraz jest runęły bardzo dobrze skonstruowane kombinat stołeczny dziennikarnie monarchii, gdzie cesarz pan czy car wszyscy byli osiągnięcia ludzi. Bardzo trudno było Polaków jeszcze przez 20 lat Polski niepodległej oduczyć, gdyż mówili, że Hitler jest z poddaństwa takiego i z poddaństwa. Moja babcia mówiła, że była poddaną Sara, co mnie aż ciarki przechodziły, że można być jakimś poddanym. Zaczęła się właśnie poddana i nie wierzyła w ogóle w takie scenariusze możliwe. Dlatego mówi, że za czasów cara używała słowa poddanie, a nie byłam zabawna. To namieniło pewien proces, którym chcieli Polacy przejść, aby się wewnętrznie oswobodzić. Bardzo piękna kariera słowa obywatel, bo potem wklamione słowem odmiennicy obywatelskiej. Wróciliśmy do słowa pani i pani. Ale kiedyś to było zerwanie z owym poddaństwem, z tytułami, które przecież zalewały nas od hrabiów austriackich po książąt cesarstwa rosyjskiego. Egalitaryzm społeczny. Banku Crédit Agricole, w którym raty kredytu gotówkowego nie wzrosną. I bank to gwarantuje. Weź kredyt gotówkowy, którego lata nie wzrośnie. Zapraszamy. Crédit Agricole, Bank Polska S.A. Kolacja stałej raty odnosi się do każdej umowy pożyczki gotówkowej. Wszystko, co się wydarzyło na tej drodze, od Konfederacji Warszawy, od tych 30 tysięcy popędzanych na Sybir, miało głęboki sens. Udało nam to, czym teraz jest. Tak nie było materiału państwa, nie było pieniędzy, nie było żywności, nie było nadużywanych polskiej armii. Państwo nie jest najważniejsze, najważniejszy jest naród. Na
naród to jest ta kwintesencja. Państwo z opakowaniem tego narodu. Oczywiście ono powinno być. Musi być. Ale jeśli go nie ma, to pojawiają się natychmiast strony zastępcze. Unia zbroja to przede wszystkim literatura. Ona zrobiła tym zbrojnym, a tym zbrojny dał nam niepodległe, niezależne państwo. Tutaj chcę dodać to, co tego roku jest podkreślane w uroczystości. Państwo polskie mamy w zasadzie od 1916 roku. Wtedy Niemcy z Austriakami. To jest wielki czyn cesarza Franciszka Józefa. W zasadzie jego testament, on paręnaście dni później zmarł. Prezydent Andrzej Duda przygotował projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Już 7 rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej złożyło zażalenia na decyzję prokuratury o ekshumacjach. Wczoraj zrobił to Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymer-Deresz. Nieżyje kanadyjski poeta i piosenkarz Leonard Cohen, miał 82 lata. Więcej informacji o 9. Pełne wydanie informacji TOK FM. Dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKFM. TOKFM.pl ukośnik pobierz. To była kultura. Natomiast my nie mieliśmy reprezentacji zagranicznej i nasza armia poszła do obozu Wieniec, odmówiła złożenia przysięgi. Powstał tak zwana polska siła zbrojna, pogardliwie nazywana polskim Wehrmachtem. To ja wracam na kierunek poranny do sondażu, bo wynika z niego, że mimo 12 ostatnich lat 12% Polaków straciło wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w 2018 roku i tuż wcześniej. No i tutaj teraz dziś bardzo wiele oczu, tak samo telewizyjne będzie zwrócone w stronę Sulejówka, tam Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sporo chyba zadanie przez tą placę, która dopiero odrwała to będzie tak naprawdę w pełni prawna. Kamień węgielny został murowany, decyzje zapadły, czyli muzeum ma powstać, musi powstać w ciągu poprawy. A projekt został murowany w tę środę, 9 listopada, przez najważniejsze osoby w państwie. To zobowiązuje. Dodać muszę, że firma, która to buduje, rzeczywiście pracuje z nimi na co na 3 zmiany. A jak będzie wyglądało to muzeum? Będzie się składać przede wszystkim z podziemnej części, której właśnie nie widać, która stanowi klucz. Ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej, szczegółowo oferty dostępne w oddziałach banku i na kredytbank.pl. Siłą rzeczy trzymający tę salę niepodległości. Sala jest jakby symbolem całej Polski. I od momentu narodzin Józefa Piłsudskiego w Złowie na Wileńszczyźnie, razem z jego rodowodem, z jego rodzeństwem bardzo licznym, aż do momentu nie tylko śmierci, ale i legendy, która przetrzymała komunizm. To trzeba przyznać świetnie. Każdy, kto chciał być niepodległy, dotykał trumny marszałka na Wawelu i już wracał do ducha niepodległości. Dodam, że również tego rodzaju uznanie dla marszałka wyraziły sowieckie służby specjalne w 1937 roku. Znany jest fakt, że w Charkowie stracił życie pewien wybitny profesor oftalmolog, u którego znaleziono znaczki Piłsudskiego. To było jednoznaczne, że komunizm się nie podoba, no i został aresztowany. Także legenda marszałka była silniejsza, dalej od jego śmierci czasu płynęła. Jeśli dotrwała do naszych czasów bez animacji specjalnie ze strony państwa. Teraz się łączą te nurty, ale jak widzimy, państwo nie musi zachęcać, choć straty są ogromne. Podejrzewam, że owe 50%, które nie ma pojęcia o 11 listopada, to jest generacja PRL. To jednak nie młode ludzie. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, co to niepodległość. Kojarzą ją natychmiast z 11 listopada. Natomiast starsze pokolenie albo byli z 1944 rokiem, bo im jeszcze zostali w tamtej epoce, albo się nigdy nie dowiedzieli, co niestety było. Zatajane przez bojaźliwych nauczycieli historii. Wykonujący gigantyczną to pokolenie, pracę no, trzeba i w zasadzie pozbawienie jakichkolwiek respektu. Prawda, że Juda mówił, że Polska pacjenta jest polską osłabą, dlatego potrzebna jest jedność mimo różnych poglądów. Wtedy też była polska pacjenta bardzo bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o
telewizję państwa polskiego. Jak już taka optymistyczna puenta z pana strony na koniec naszej rozmowy. Polska była wtedy w stanie płynnej. Oczywiście mniej dopiero trzeba było odlać ten potężny prąd Zygmunta, który za głos w Europie. To się udało. W sumie to się udało, chociaż do dzisiaj są reminiscencje, ale już rzadkie piłsudczycy, MDC i tak dalej. Tu nie ma sprzeczności istotnej. Endecja to jest ruch horyzontalny, obejmujący wszystkich, którzy się przyznają do kultury polskiej. Piłsudski to jest ruch wertykalny, tak jakbyśmy stawiali namiot. I za cztery końce trzeba go rozciągnąć, ale ktoś musi wstawić do środka maszt. Tym masztem był Józef Piłsudski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Jabłonka z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Święto Niepodległości 11 listopada. Wszystkim życzę radosnego święta. Mamy niepodległość. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Przypomnę, wszystkie poranne rozmowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Zachęcamy do lektury ekstra drąsku do godziny 9. Okropne i w ogóle wszystko, co Małgorzata Kaczmarczyk. Dziś otwarcie świątyni Opatrzności Bożej. O 9 zostanie odprawiona tam pierwsza msza. Świątynia Opatrzności Bożej zostanie otwarta w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W stolicy odbędzie się dziś Piec Niepodległości. Do pokonania jest 10 km, a na starcie 15 tysięcy zawodników. Bieg odbędzie się po raz 28. Akcja to połączenie promocji zdrowego typu życia ze świętowaniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś warto odwiedzić Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na stałych ekspozycjach można się zapoznać z historią walki Polaków o niepodległość i tradycją naszych symboli narodowych. O 13.00 Muzeum zaprasza na wyjątkowy koncert pieśni patriotycznej. Polskim Radiu 24 godziny na w studiu wraz ze mną jest teraz Magdalena Krajewska, naczelna redakcja publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry, dzień dobry. Nie może być inaczej, w naszej rozmowie rozpoczniemy od Stanów Zjednoczonych, ale na początek niepokój, protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi. Jak silne, no i czy emocje już powoli opadają. Tak, ta lista miast, w których wybuchły protesty, demonstracje, teraz niektóre mogą nawet o mieszkach, niektórych miejscach. Rzeczywiście jest długa. To jest m.in. Nowy Jork, Filadelfia, Boston, Portland, Oregon, Chicago, Los Angeles, Austin, Dallas czy Seattle. To jest już druga noc, kiedy Amerykanie, którzy są niezadowoleni z wyboru Donalda Trumpa na prezydenta, demonstrują swój sprzeciw i swoje oburzenie. W niektórych miejscach jest około kilkuset osób, w niektórych kilka tysięcy. Oni wyszli na ulicę z hasłami "Nie mój prezydent, nie dla rasizmu, czas się zbuntować". Mi się wydaje, że niektóre osoby obawiały się takich demonstracji w razie, gdyby wygrała Hillary Clinton, w związku z tymi wątpliwościami, jakie rozsiewał Donald Trump, mówiąc podczas jednej z debat, że też sugerując, że może nie uznać wyniku wyborów, jeżeli to wygrałaby właśnie Clinton, przekonany co do swojego zwycięstwa. A teraz okazało się, że właśnie w przypadku jego wygranej wyszły na ulicę osoby, które utożsamiają go z rasizmem, z seksizmem, z ksenofobią i chcą wyrazić swój sprzeciw. No takie wybory były częścią demokratycznego procesu i to oni muszą również uznać i wydaje mi się, że tak też przyznają, że zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie zmienić tego wyboru. Donald Trump będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, chcą również skorzystać ze swojego demokratycznego prawa, którym jest właśnie prawo do protestu. Oni też podkreślają, że w takim głosowaniu powszechnym to wygrała jednak Hillary Clinton. Oczywiście to może nie było jakoś bardzo duże, znaczące. Tak, tam mówi się bodajże teraz 100 tysięcy. Tak, tam bodajże mówi się o takich liczbach od 100, ja nawet słyszałam, że może być to trochę więcej tysięcy. Ale no nie zmienia to faktu, że w tym głosowaniu już elektorskim, które jednak jest kluczowe, to wygrał Donald Trump. Zresztą nie po raz pierwszy mamy taką sytuację, że to głosowanie powszechne nie odbija się na tym głosowaniu elektorskim, więc stąd to oburzenie. Wszyscy czekali na reakcję samego Donalda Trumpa, jak on do tego podejdzie. Na razie mamy jedynie jego tweet, w którym powiedział, tutaj cytat, właśnie mieliśmy otwarte, pomyślne wybory prezydenckie, teraz zawodowi protestujący, podburzani przez media, protestują. Bardzo niesprawiedliwe. To przez niektóre media wykończyliśmy, uznawane jest za dość kontrowersyjne, bo tutaj Trump mówi o zawodowych protestujących, tak jakby ktoś ich wynajął, tak jakby to było wszystko
ustawione, więc no, rzeczywiście ten ton, który był podczas na przykład pierwszego przemówienia Trumpa tuż po wyborach, trochę się jednak w ogóle się zmienił, bo tam mówił, że jestem i chcę być prezydentem wszystkich Amerykanów, a teraz mówi, że jednak jest grupa, która ustawiła te procesy. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Tymczasem rozpoczął się jakby proces takiego przekazywania władzy. Mówiąc o tonie, teraz troszkę ostrzejszy patrząc na Twittera, ale z drugiej strony to spotkanie Baracka Obamy i Donalda Trumpa jest pełne łagodności, wyciągania ręki, pełne życzliwości. Wręcz niespotykane, wyjątkowe. Kilka na początku poranka Polskiego Radia 24 łączyliśmy się z Janem Pasowskim, który mówił, że ta rozmowa miała trwać pół godziny, trwała półtorej i ta atmosfera była absolutnie wyjątkowa. No rzeczywiście to było dość zaskakujące, zwłaszcza jak Donald Trump, który mówił o Baracku Obamie podczas kampanii, że jest to najgorszy prezydent Stanów Zjednoczonych, teraz mówił very good man, bardzo dobry człowiek, mówił, że wiele zostało osiągnięte podczas jego prezydentury, zaszczyt go widzieć. I to jest wielki, rzeczywiście z wielkimi honorami, wielkim zaszczytem. Z drugiej strony Barack Obama mówił o wspaniałym spotkaniu, nie mówił tylko, że to było dobre spotkanie, tylko to było wspaniałe spotkanie i oczywiście przyznał, że były pewne różnice, ale że zapewniał, że to przekazywanie, ten proces przekazywania władzy, który tradycyjnie odbywa się pokojowo i bez problemów, będzie również tak prowadzony tym razem. Ale rzeczywiście ten ton, zwłaszcza Donalda Trumpa, w ogóle to, jak jego postawa podczas tej konferencji prasowej w Białym Domu była dość zaskakująca. To nie był ten Donald Trump, którego mogliśmy poznać podczas kampanii wyborczej. Nie ulega wątpliwości, że są cały czas takie kwestie, jak chociażby słynna Obamacare, prawda, którą Trump powiedział, że już na początku swojej prezydentury położy jej kres. To, jak się okazuje, cały czas też jest priorytetem jego prezydentury, ale tutaj właśnie mówiono przede wszystkim o tym, jak to wielkie osiągnięcia miał Barack Obama podczas swoich kadencji, co rzeczywiście było dość zaskakujące. Nie widzieliśmy Donalda Trumpa jako już teraz polityka, czy jeszcze za wcześnie. No, wszyscy sobie zadają pytanie, na ile ta retoryka z kampanii to była tylko retoryka, a na ile on rzeczywiście będzie z takim temperamentem i z takim agresywnym językiem będzie postępował podczas prezydentury. Niektórzy twierdzą, że trochę go może przerażać albo przytłaczać odpowiedzialność, która związana jest z urzędem prezydenta Stanów Zjednoczonych i on może rzeczywiście te swoje wypowiedzi, komentarze, retorykę może znacznie bardziej złagodzić. Oczywiście kluczowe będzie to, kogo wybierze na swoich najbliższych współpracowników. Tutaj również jest cały czas lista kandydatów do poszczególnych stanowisk. Oczywiście ludzie z najbliższego jego otoczenia również podczas kampanii, czyli między innymi Christie, czyli gubernator New Jersey, który jest również na czele jego zespołu takiego właśnie przejściowego, bym powiedziała. Jest również ludzie Giuliani, czyli były burmistrz Nowego Jorku, którego się typuje między innymi na prokuratora generalnego. Tu jest oczywiście również Ben Carson, czyli wcześniej kandydat, a później również zwolennik Donalda Trumpa, generał Mark Flynn, który mówi się, że może zostać ministrem obrony. I właśnie od tego, kogo Trump wybierze do swojej administracji, zwłaszcza te czołowe, kluczowe stanowiska, będzie zależało od tego i będzie wielką wskazówką tego, jaką politykę, również politykę zagraniczną, będzie prowadził nowy prezydent. A Donald Trump od prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć z tym wszystkim, o czym w kampanii mówił, ze swoimi obietnicami. Mam tu na myśli budowę murów, wspominałaś mury na granicy z Meksykiem, wspominałaś o Obamacare, była kwestia obniżania podatków dla korporacji. To wszystko gdzieś wróci do niego i pytanie, jak się zachowa. Tych znaków zapytania jest bardzo dużo. Pytanie, kiedy one zaczną znikać. Czy ten moment, kiedy Donald Trump realnie przejmie władzę, czy jeszcze kolejne miesiące, czy pierwsze miesiące urzędowania. No, ten zespół przejściowy, ten transitional team podkreśla, że wśród takich priorytetów, które są dla Trumpa wyznaczone na najbliższe dni po objęciu urzędu prezydenta, to jest imigracja, czyli właśnie wspomniany przez ciebie mur na granicy z Meksykiem, że to jest zapowiedź, którą Trump chce rzeczywiście zrealizować. To jest również kwestia reformy służby zdrowia, czyli Obamacare, którą chce Trump zakończyć. No i kwestia nowych miejsc pracy. Oczywiście to są pytania, jak on to dokładnie zrobi, prawda? Czy ten transizm w gospodarce rzeczywiście jest możliwy do zrealizowania, bo tam jest mowa nie tylko o przywróceniu miejsc pracy z zagranicy do Stanów Zjednoczonych, ale również tam jest kwestia nałożenia taryf nawet 45% i na Meksyk, i na Chiny, co oczywiście będzie bardzo kontrowersyjną kwestią w relacjach gospodarczych tych właśnie krajów. I tam jest jakby cała lista
pomysłów, które według niektórych ekonomistów będą bardzo podobne do wskazania dla Donalda Trumpa, ale właśnie imigracja, służba zdrowia i gospodarka to są wątpliwie te trzy priorytety, które będzie się nowy prezydent chciał trzymać. To w naszej rozmowie teraz wróćmy z oceanu, przenieśmy się do Europy i powiedzmy spotkaniu ministrów unijnych w handlu w Brukseli. Tak, rzeczywiście, spotkają się ministrowie odpowiedzialni za kwestie handlowe krajów członkowskich. Tam jednym z głównych tematów będzie kwestia instrumentów ochrony handlu. Tu chodzi o postępowania antydumpingowe, chociażby w przypadku Chin, co jest najczęstszą praktyką, ze względu na to, że chociażby chińska stal zalewa europejski rynek. I tutaj Unia Europejska chce mieć bardziej skuteczne, szybciej uruchamiane i bardziej praktyczne instrumenty oddziaływania na tego typu działania, ale propozycja Komisji Europejskiej, która jest omawiana przez państwa członkowskie, no, napotkała na wiele przeszkód i państwa członkowskie nie mogą porozumieć się co do wspólnego stanowiska. Rada Europejska, czyli przywódcy państw członkowskich, wezwali, aby podjąć taką jednomyślne stanowisko do końca tego roku. Zobaczymy, jak na tym spotkaniu sprawa się potoczy. Będzie również kwestia TTIP-u, czyli umowy handlowej unijno-amerykańskiej, czy negocjacji nad tą umową, która według niektórych jest już właściwie martwa, zwłaszcza w obliczu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście tym takim wielkim nieobecnym, ale osobą, która na pewno pojawi się chociażby w nieformalnych rozmowach ministrów odpowiedzialnych za handel, czy też z pewnością w pytaniach dziennikarzy, którzy tam będą czekać na ministrów, to będzie właśnie Donald Trump i to, jak mogą wyglądać te relacje handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w najbliższych 4 lat prezydentury Trumpa. I tutaj oczywiście TTIP, no po raz kolejny się pojawi z oczywistych względów, bo już podczas administracji Baracka Obamy mówiono o tym, że do końca kadencji ta umowa zostanie wynegocjowana. Nie wiadomo, co się nie stanie, ale już wtedy pojawiały się ogromne przeszkody, ogromne protesty, zwłaszcza w Unii Europejskiej, w krajach europejskich, które bały się tego otwarcia wielkiego wolnego rynku, największej tak naprawdę strefy wolnego handlu na świecie. No i tutaj właśnie w obliczu Trumpa wydaje się, że te negocjacje, jeżeli w ogóle będą kontynuowane, to z pewnością będą napotykały na jeszcze większe przeszkody. Mamy jeszcze chwilę, to dopytamy o takie polityczne nastawienie w Unii Europejskiej do Donalda Trumpa. Jak te nowe relacje, bo jednak nowe relacje, kiedy jest nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, te relacje są w jakiś sposób definiowane na nowo. Jak one mogą wyglądać, te pierwsze przekazy polityków europejskich? Są dosyć oszczędne. Z pewnością Unia Europejska przyzwyczaja się do myśli, że będzie musiała, będzie skazana na współpracę z Donaldem Trumpem. To tutaj właściwie nie ma wyboru. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają pewne swoje takie fundamenty współpracy, które wydają mi się są nienaruszalne. I dlatego też i czy to Jean-Claude Juncker, czy to szef Rady Europejskiej Donald Tusk w tym liście gratulacyjnym do Donalda Trumpa powiedzieli właśnie, że będą chcieli pracować nad tym i utrzymywać te fundamenty współpracy. Dlatego też chociażby zaprosili Donalda Trumpa na taki szczyt pierwszy Unia Europejska Stany Zjednoczone w najbliższym możliwym dla nowego prezydenta elekta terminie. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że Trump wypowiadał pewne takie niepokojące komentarze pod adresem Unii i nie ulega też wątpliwości, że dla niektórych polityków europejskich nie jest to wygodny wybór. Pytanie, jak te relacje będą wyglądać i też jak będzie wyglądała, tak jak już powiedziałam, wracam również do tej kwestii, co to jak będzie wyglądała retoryka Trumpa, jaki będzie prezydent Trump w porównaniu z tym, jaki był kandydat Donald Trump. No i też pytanie, jak będzie zrównoważona jego uwaga, czy będzie bardziej skierowana na wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych, czy może jednak ta projekcja bardziej międzynarodowa. Na pewno polityka krajowa będzie pierwszym kandydatem nowego prezydenta, jak to zawsze to są. Magdalena Stajewska, z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia, dużo o Stanach Zjednoczonych, ale także Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Dodatkowej gotówki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej i wnioskowanej kwoty kredytu. Szczegóły, w tym regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Eurobank SA. Kupuj z Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz telewizor Samsung 55 cali z technologią Ultra HD w klasie A, a po 399 zł. Okazją do radości. Na te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą podczas jazdy dzięki napędowi na telekomandę Mixdrive. Sprawdź ofertę wybranych modeli telefonów z rocznika 2016. Sprawdź
decyzje podejmowane w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. Agramecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. Każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 20. W Polsce. Wincent Fausewerski, Niepokorni. Przeczytaj powieść szpiegowską byłego agenta. Polecam wydawnictwo Czarna Owca. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę nauki. Przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audia 6. Kontynia Baczności Bożej rozpoczyna się msza, która rozpoczyna odpowiedź Pięta Niepodległości Udziału Łącznego, ponieważ prezydent Andrzej Duda. Oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Dziś jak w każde inne święto, duże sieci handlowe, super i supermarkety powinny być zamknięte. Otwarte mogą być bary, restauracje, kawiarnie, kwiaciarnie, a także stacje benzynowe. Jakie są brytyjskie obchody 11 listopada? O tym już za chwilę. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 11 listopada, minęła 9. Marczyk, zobacz. Świątynia Baczności Bożej rozpoczyna się msza za ojczyznę, która otwiera obchody święta niepodległości. Udział Egepsze zapowiedział prezydent Andrzej Duda. I dziś także razem, otwarcie czyli osobno elity polityczne świętują 11 listopada w Warszawie i Krakowie. Osobno prezydent, osobno PiS i osobno opozycja. Kolejna noc po wyborczych protestów w USA. Na drogach jak w każdy długi weekend wzmożone policyjne kontrole. Życie kierowcom utrudnia dziś także pogoda. Na terenie Warszawy będą informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy podpowiedzą. Prezydent Andrzej Duda przygotował projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ważnym elementem projektu jest powołanie Narodowego Komitetu Obchodów, którego celem będzie promocja idei odzyskania niepodległości w kraju i za granicą. W skład komitetu wejdą najważniejsze osoby w państwie, oprócz prezydenta, także m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier, a także przedstawiciele partii politycznych obecnych w parlamencie i tych ugrupowań, które w ostatnich wyborach uzyskały co najmniej 3% wynik. A w Warszawie rozpoczynają się właśnie obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początek msza w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, w której uczestniczy prezydent Andrzej Duda, a w południe na Placu Piłsudskiego państwowe uroczystości z udziałem głowy państwa. Tym razem w stolicy nie ma jednej narodowej manifestacji. Będzie aż 20 zgromadzeń, w tym 3 duże marsze Komitetu Obrony Demokracji, Narodowców i Antyfaszystów. W wieczornym orędziu prezydent odniósł się do tych manifestacji, życząc Polakom radosnego świętowania. Świętowania w poczuciu dumy z naszej tradycji, kultury i wielkiej historii. Bądźmy razem. Bez względu na to, w jakim kto idzie marsz i jakie ma poglądy. Bo przecież wzrok nas wszystkich zwrócony jest w tę samą stronę. Ku dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Ale tegoroczne obchody Narodowego Święta, tak jak od kilku już lat, będą politycznie podzielone. PiS świętuje w Krakowie. Część polityków opozycji weźmie udział w warszawskim Marszu Głodu. Karolina Lewicka. Zgody nie ma i nie będzie, z czym pogodzony wydaje się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wspólnie się cieszymy, a osobno uchodzimy w marszach i taka już trochę wytworzyła się tradycja. Ta tradycja oznacza niemożność bycia razem ponad podziałami politycznymi. Na apel Andrzeja Dudy o jedność 11 listopada tak odpowiada Michał Kamiński z Europejskich Demokratów. Tak, jemu się zdarzają dobre wypowiedzi, natomiast przecież nie one niestety decydują o tym, jak postrzegamy prezydenturę. To jest stara zasada heraldyczna, że flagi wywodziły się z marszu. Kiedyś PiS za prezydenturę Bronisława Komorowskiego nie brał udziału w państwowych uroczystościach. Teraz nadal w Krakowie w stolicy prezydent i opozycja, ale świętują oczywiście osobno. Karolina Lewicka, TOK FM. Przeciwnicy Donalda Trumpa nie rezygnują z protestów. Kolejna noc trwały w wielu miastach Stanów Zjednoczonych manifestacje. Do akcji włączyli się m.in. uczniowie szkół średnich, którzy zaczęli protesty jeszcze w ciągu dnia. Supermarkety powinny być zamknięte. Święta obowiązuje bowiem zakaz zatrudniania pracowników w handlu. Za lada może stanąć tylko sam właściciel sklepu albo osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną. Uczestnicy manifestacji uważają, że prezydentura Donalda Trumpa oznacza tolerowanie rasizmu, seksizmu i wyrzucanie z kraju imigrantów. Nie wszędzie odbyły się pokojowe manifestacje. W Portland doszło do zamieszek i aktów wandalizmu. Jak informuje policja, rozbijano szyby w samochodach i wystawy sklepowe.
Mamy kolejny długi weekend. Funkcjonariusze zapowiadają, że nie będą wyrozumiali dla piratów drogowych jeżdżących na podwójnym gazie. Rady dla kierowców jak co roku są te same. Jechać ostrożnie, a prędkość dostosowywać do warunków panujących na drodze. Szczególnie, że jesienią są one wyjątkowo trudne, mówi Andrzej Lewicki z Policji w Radomiu. Pamiętajmy też, że właśnie warunki drogowe są już znacznie gorsze. Aby przez dwie minuty uczcić ciszy poległych. Dokładnie w tym momencie, 98 lat temu, na froncie zachodnim doszło do zawieszenia broni kończącego pierwszą wojnę światową. Policjanci w trakcie kontroli sprawdzą nie tylko stan techniczny pojazdu i prędkość, z jaką jedziemy, ale także to, czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci jadą w fotelikach. Była o wiele wyższa niż w drugiej. W Dzień Niepodległości na polskich stołach zagości gęsina. Statystyczny Polak zjada rocznie zaledwie 20 gramów tego mięsa. Dla porównania kurczaków aż 25 kg. Tymczasem gęsina to hit eksportowy polskiego drobiarstwa. Najbardziej znana jest ta z Kołudy Wielkiej pod Inowrocławiem, mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Jest to gęś, która gości w 90% na wszystkich stołach gęsinowych w Europie. Potrawy z gęsiny znane są w Polsce od XVI wieku. Od kilku lat promowane są pod hasłem gęsina najlepsza na świętego Marcina. Temperatura maksymalna na 2-3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni. Miejscami na zachodzie i w centrum śnieg, na północy deszcz ze śniegiem, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach od 0 w Białymstoku, 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Toruniu, 3 w Lublinie i Wrocławiu, do 6 w Krakowie. Wojtek Ireneusz, Saturna Zachodnia. Kupuj Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz kalka bądź technologiczna jako Perfect Stretch o Asus Plus Plus. Aż po 158 zł. Radio informacyjne. Saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Kropelka z symfonią Viva Świat. Uświetniają serwienie rekuty oraz akcje 50-lecia pracy artystycznej. W Tok FM. 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Janusz Krobel, Paweł Pańka, Luis Ribeiro oraz Orkiestra Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwanowicza. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Witaj, kierowca roku. Pani władco zimowej szosy. Mistrzu kierownicy, którego zima nigdy nie zaskakuje. Wielkie na drodze jest zawsze do połowy helu. Tobie też. Należy się nagroda za dobrą jazdę, więc kieruj się na BP. Zatankuj, odbierz do 57% zniżki na nagrody i zaskocz rodzinę wyjątkowymi prezentami. Promocja trwa do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. To była reklama. 7 minut po godzinie 9. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera. Witam ponownie. Jest piątek, 11 listopada. Dziś Święto Niepodległości. Przy tej okazji także otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej. Od 9 trwa uroczysta msza święta w świątyni na polach wilanowskich. W Warszawie są prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu. Jest także nasza reporterka Ewa Wasążnik. Powiedz, co dzieje się na miejscu, no i jaka atmosfera towarzyszy temu wyjątkowemu wydarzeniu. To jest wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowe święto, bo przy okazji Święta Niepodległości, Święta Narodowego, dzisiaj pierwsza msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej. Ta liturgia właśnie w tej chwili się rozpoczyna, a przewodniczy jej prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Homilię w czasie tej Eucharystii wygłosi arcybiskup Stanisław Gądecki. To przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w Koncelebrze. Bierze udział wielu biskupów. Episkopat Polski jest również nowy nuncjusz papieski w Polsce, czyli arcybiskup Salvatore Pennacchio. To rzeczywiście wyjątkowo podniosła chwila. W tej chwili głos zabiera gospodarz tej dzisiejszej uroczystości, czyli metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. To on jest gospodarzem tego miejsca. To on wita gości, którzy dzisiaj bardzo licznie przybyli na inaugurację, na tę pierwszą uroczystą mszę świętą w Świątyni Opatrzności Bożej. Są tutaj oprócz tłumów mieszkańców Warszawy również przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem na czele. Uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej, o nim prosto z Wilanowa mówiła reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za relację. Polskie Radio 24.
A dziś będzie miało miejsce wiele ważnych i ciekawych wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Teraz powiemy o koncercie Niepodległości, koncercie Młode Wilki. Naszym gościem jest Jacek Wiejski-Górski, reżyser, scenarzysta oraz producent tego koncertu. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To już ósmy koncert. Jaki jest motyw przewodni tegorocznego wydarzenia? Tegoroczny koncert Niepodległości poświęcony jest młodzieży. Opowiadamy o młodzieży walczącej na przestrzeni wieków od XI wieku zaczynając, walczącej o niepodległość Polski. W koncercie usłyszymy historie i pieśni, które towarzyszyły tym wydarzeniom, poczynając od symbolicznie obrońców Głogowa w 1109 roku, a kończąc na latach 80. ubiegłego wieku. No, co czeka na tych, którzy zjawią się w Muzeum Powstania Warszawskiego? W jakiej formie te prezentacje będą się odbywały? Muzyka przeróżna. Nazywamy to muzyką hybrydową. Aranżacje, które pokazują dawne, zapomniane utwory we współczesnej instrumentalizacji z wykorzystaniem współczesnych nurtów muzycznych, które pokazują piękno tych dawnych, często już przaśnych i zapomnianych pieśni, które po przearanżowaniu brzmią wspaniale. A jest jeszcze szansa na wejściówkę? Niestety nie. Wejściówki rozeszły się już dawno. Koncert od lat cieszy się z wielkim powodzeniem, stąd tych wejściówek już od tygodnia nie ma. A proszę powiedzieć, jaka jest idea takich wydarzeń? Chodzi mi o mówienie o historii poprzez muzykę. Dokładnie tak. Wybieramy do każdego z koncertów, który ma swoją myśl przewodnią, w tym roku właśnie młodzież, w przyszłym roku będziemy opowiadać o czynieniu niepodległościowym kobiet. Wybieramy utwory, które związane są z tą myślą przewodnią, szukając od najstarszych po najmłodsze, szukając po archiwach zapomnianych śpiewnikach. Później przez rok, półtora trwają prace nad aranżacją tego i w międzyczasie jest dopisywana narracja. Między każdym z utworów jest około 2-2,5 minuty opowieści historycznej, więc to jest takie niesamowite połączenie lekcji historii, której okazuje się, że dzisiaj Polacy chcą słuchać, i utworów, które też okazuje się, że mogą trwać więcej niż radiowe 2-3 minuty. Niektóre utwory trwają 8 i 10 i spotyka się to z wielkim uznaniem i cieszy się wielką popularnością. A kogo będzie można zobaczyć? Jacy wykonawcy są zaangażowani w to przedsięwzięcie? Koncert Niepodległości to formacja muzyków sesyjnych, która już od 8 lat realizuje to wydarzenie. W sumie przewinął się przez jej szeregi ponad 130 muzyków. Natomiast oczywiście są liderzy. Liderem projektu jest Ola Turkiewicz, polsko-kanadyjska kompozytorka i wokalistka. Na scenie towarzyszy Grzegorz Wilk jako wokal męski, a do tego trzecia wielopoziomowa artystyczna drużyna harcerska plus właśnie zespół doskonałych instrumentalistów sesyjnych. Jest jeszcze królowa polskiego tech house'u, bo w tym roku też sięgnęliśmy po ten całkiem współczesny, bardzo współczesny nurt muzyki, Anna Suda, czyli Anon Bast. Koncert Niepodległości po raz ósmy gości w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak ważne jest miejsce tego koncertu? No, Muzeum Powstania Warszawskiego dla każdego Polaka, dla każdego warszawiaka kojarzy się na pewno z patriotyzmem, kojarzy się z miejscem, gdzie no, każdy kamień, każdy element ekspozycji mówi do nas, opowiada historię niesamowitą, szczególnie wyraźnie w takim dniu jak 11 listopada, 1 sierpnia. Dlatego to miejsce, a nie inne nas zainspirowało. Książek Dobry pod Iranem, na pokaz. No i trudno sobie wyobrazić. Zewnątrz białe, ten śnieg biały jest na zewnątrz. Jacek Wiejski-Górski, reżyser, scenarzysta i producent koncertu Niepodległości, koncertu Młode Wilki. Bardzo dziękuję za to. To już jest nieważne, dziękuję bardzo za uwagę. Polskie Radio 24. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Druga Rzeczpospolita. O jej kształcie, problemach, sukcesach i mitach z nią związanych teraz będziemy rozmawiać. Maciej Rusalak, historyk. Historia do rzeczy jest z nami. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja Polski 11 listopada 1918 roku. Jaka była Polska tego dnia, w tym czasie? Proszę pani, Polska była przede wszystkim w sercach Polaków, bo jako państwo ona nie istniała. To był obszar nieokreślony w środku Europy, bez żadnych granic,
bez jednego rządu, jednocześnie otoczony nacjami, których dążenia kolidowały z naszymi dążeniami. I w tych warunkach, przy jednocześnie załamaniu się mocarstw centralnych i próbie ułożenia sytuacji w całej Europie przez mocarstwa zwycięskie w Paryżu, bo to się już zaczynały wtedy rokowania i rozmowy polityczne, walka o miejsce Polski w świecie, w Europie była szalenie trudna. I to się działo, ale była sytuacja dynamiczna, co się działo po prostu spontanicznie w dużej mierze, a jednocześnie fakty następowały po sobie z ogromną szybkością. I tutaj na pewno trzeba podkreślić wagę dwóch ludzi, którzy wówczas się pojawili i których wielkość się objawiła. Mianowicie oczywiście komendanta Józefa Piłsudskiego, który został wypuszczony przez Niemców z twierdzy w Magdeburgu, wraca tutaj i bardzo szybko Rada Regencyjna ceduje na niego władzę wojskową, czyli 11 listopada właśnie, a 3 dni później całość władzy. To jak magnes ściąga opiłki żelaza, tak różne dążenia niepodległościowe Polaków zaczynają się skupiać w Warszawie. Tych dążeń jest wiele, bo jest komisja likwidacyjna w Galicji, księstwo Śląska Cieszyńskiego ogłasza niepodległość. Ba, proszę pani, powstała nawet Republika Zakopiańska z prezydentem na czele niejakim Stefanem Żeromskim, która liczyła 500 osób. Niebywałe to były rzeczy. I tutaj do Piłsudskiego przyjeżdżają delegacje zarówno z Małopolski, jak i później z Wielkopolski, a jednocześnie był już utworzony w nocy z 6 na 7 listopada rząd w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele, gdzie było sporo towarzyszy partyjnych, że tak powiem, i legionowych Piłsudskiego. No, dość szybko po przyjeździe Piłsudskiego przestał mieć znaczenie, bo Piłsudski po prostu wezwał śmigłego rydza do Warszawy. Ty się nie wygłupiaj, przyjeżdżaj tutaj do Warszawy, tu się wszystko dzieje. I tu się wszystko działo, prawda? Ale to Polska rodziła się w bólach, bo właściwie poza Łotyszami to wszystkie nacje dookoła były wrogie wobec Polski. I kolejne walki, jakie następowały, przecież